Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslow. W dzisiejszym materiale omówimy sobie nową, otwartą technologię, która pozwoli wszystkim graczom zwiększyć FPS-y w wybranych grach. Mowa tutaj o rozwiązaniu, które opracowało AMD i postanowiło oddać ją do dyspozycji wszystkim. Tak więc niezależnie od tego, czy macie w swoim komputerze Radeona, czy macie kartę graficzną NVIDIA, będziecie mogli skorzystać z tego rozwiązania. Fidelity FX Super Resolution, albo w skrócie FSR. Jest to właśnie taka specjalna technika upskalowania obrazu, no i w efekcie daje ona nam przyrost w wyświetlanych klatkach. Żeby zachęcić Was do obejrzenia dalszej części materiału, popatrzcie na to. Mamy tutaj popularną kartę GTX 970 i na niej uruchamiamy grę Godfall. Za pomocą jednego przytyczka jesteśmy w stanie zwiększyć FPS-y z 45 średnio do aż 61 FPS-ów średnio. I to robi wrażenie. Dodatkowo, że różnica w wyglądzie nie jest aż tak bardzo zauważalna na pierwszy rzut oka. No i dodatkowo FSR ma kilka opcji konfiguracji, tak więc możemy jeszcze bardziej zwiększać ilość FPS-ów, ale kiedy warto wybrać jaką opcję, to sobie omówimy za chwilę. Przede wszystkim ta technologia jest skierowana dla graczy, którzy chcą grać na rozdzielczości 4K i 1440p i chcieliby uzyskać troszeczkę większą płynność, ale ja osobiście bardziej uważam, że taka technologia może okazać się wręcz kołem ratunkowym dla osób, które korzystają z nieco starszych kart graficznych i przykładowo grają na rozdzielczości 1080p i właśnie chcieliby uzyskać troszeczkę dodatkowych klatek i tym samym przedłużyć po prostu działanie swojego sprzętu. Większa ilość FPS-ów to zawsze miły bonus, chyba każdy się zgodzi, a zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach, kiedy ceny kart graficznych są naprawdę wysokie. Jeżeli ktoś z Was jakimś cudem przespał ten temat i nie wie, ile kosztują teraz karty graficzne, możecie sprawdzić w linku w opisie, ale pamiętajcie, że to, co się zobaczyło, już się nie odzobaczy. W każdym razie, wracając do tematu, gdzie jest haczyk? Czyli co, mamy więcej FPS-ów bez żadnych skutków ubocznych? No cóż, jak to w życiu, jak to się mówi, coś za coś. FSR to upscaler, więc przy niektórych ustawieniach gra może wyglądać gorzej. O tym jeszcze powiem więcej, a także zrobimy sobie porównanie faktycznej jakości. Natomiast kolejną sprawą jest to, że FSR faktycznie musi zostać zaimplementowany do gry przez twórców. Na premierę obsługuje to zaledwie garstka gier, ale z racji tego, że jest to otwarta technologia, pewnie niedługo zobaczymy ją w większej ilości gier. No i już teraz mamy na przykład deklaracje od większych wydawców w grach takich jak Resident Evil Village, czy na przykład Far Cry 6, a także Electronic Arts jest zainteresowanie wykorzystywaniem tej technologii, więc pewnie niedługo będziecie mogli również zobaczyć tą technologię w swojej ulubionej grze. Ci z Was, którzy śledzą też technologię na bieżąco, na pewno wcześniej słyszeli o funkcji DLSS, Deep Learning Super Sampling. Jest to również upscaler, z którego możemy skorzystać w kartach graficznych z serii RTX. I o ile DLSS w wersji 2.0 działa już naprawdę super i sam prywatnie z niego bardzo często korzystam i gdy jest opcja jego włączenia, praktycznie zawsze go włączam, tak ma on jedną zasadniczą wadę. Wymaga on po prostu konkretnego sprzętu. Polega to na tym, że właśnie DLSS działa na specjalnych rdzeniach Tensor, które są dostępne tylko i wyłącznie w kartach z serii RTX. FSR z kolei jest rozwiązaniem otwartym i zadziała praktycznie na każdej karcie graficznej. AMD podaje oficjalną listę wspieranych urządzeń, ale z racji tego, że jak mówiłem, jest to technologia otwarta, no to starsze karty niewymienione na tej liście prawdopodobnie również będą tę technikę obsługiwały, tylko po prostu nie zostały przez AMD sprawdzone. Dla przykładu ja sprawdziłem kilka gier na GTX 970, który oficjalnie nie jest wspierany, no i trzy testowane przeze mnie gry działały bez najmniejszego problemu. Okej, a jak działa Fidelity FX Super Resolution? Otóż FSR jest to tak naprawdę algorytm, który nieco wygładza krawędzie i dodatkowo minimalnie wyostrza cały obraz. Porównanie z innymi metodami podwyższania rozdzielczości i natywnym renderowaniem widzicie teraz na ekranie. Super Resolution posiada też cztery tryby pracy: Ultra Quality, Quality, Balanced i Performance. Te tryby definiują, jak bardzo obniżona będzie rozdzielczość wejściowa, co możecie zobaczyć przykładowo na tej tabelce. DLSS sam sobie działa troszeczkę na innej zasadzie i bardzo chętnie w tym materiale również poruszyłbym te różnice, który wygląda lepiej, który gorzej, ale póki co niestety nie mamy żadnej dostępnej gry, która wspiera jedną i drugą technologię. Po prostu jest na to jeszcze za wcześnie i musimy poczekać. Ja FSR dzisiaj będę testował na trzech kartach graficznych. Do dyspozycji będę miał AMD Radeon 6000
3700 XT, Nvidia RTX 3070 Ti, a także Nvidia GTX 970. W pierwszej kolejności skupmy się na samej jakości. Pod tym kątem testowałem dwie gry, Terminator Resistance, a także Godfall. I testowałem to przede wszystkim na rozdzielczości 4K, bo myślę, że tutaj akurat to zastosowanie ma najwięcej sensu. I szczerze mówiąc, gdy przełączyłem FSR na Ultra Quality, to muszę Wam przyznać, że naprawdę niewiele jest widocznych różnic. I gra wygląda bardzo dobrze. Ustawienie Quality również można śmiało wykorzystać, wszystko śmiga ok i obraz dalej wygląda moim zdaniem dobrze. Gorzej zaczyna się robić dopiero wtedy, gdy wykorzystamy ustawienie Balanced lub Performance. Wtedy różnica wizualna robi się dość spora, no i moim zdaniem zaczyna to trochę gryźć w oczy. Popatrzcie jeszcze na kilka innych przykładów. Momentami też, jak to z upscalerami bywa, pojawiają się swego rodzaju artefakty. Przykładowo, jeżeli w Terminatorze Resistance mamy gdzieś siatkę, no to w momencie, gdy włączymy FSR, w zależności od presetu, będziemy mogli na nie zobaczyć taki dziwny, specyficzny efekt. Jednak faktem nie wydaje mi się, żeby to miało jakieś aż tak duże znaczenie, bo o ile faktycznie gramy w grę, a nie po prostu stoimy w jednym miejscu, doszukując się gdzieś tych różnic, to wcale nie wygląda to jakoś bardzo źle. No bo popatrzcie, w momencie, gdy po prostu gramy w grę, na ekranie dzieje się akcja, ciężko jest w ogóle powiedzieć, czy FSR jest włączony, czy nie. No popatrzcie na ten klip. Jak myślicie? Jest FSR włączony, czy nie? No a teraz popatrzcie na drugi klip. I co? Myślicie, że FSR jest włączony, czy nie? No i już teraz Wam jestem w stanie powiedzieć, że pierwszy był z włączonym FSR. No i faktycznie jest naprawdę ciężko to powiedzieć w momencie, gdy faktycznie w grę gramy. Gdy stoimy w jednym miejscu i statycznie wpatrujemy się po prostu z nosem przy monitorze w konkretne elementy, no to oczywiste jest to, że będzie widać te różnice, bo jednak jakby nie było, jest to po prostu upscaler. Z rozdzielczością 1080p to jest w ogóle zupełnie inna para kaloszy i na tej rozdzielczości nie schodziłbym w ogóle poniżej ustawienia Ultra Quality, bo utrata szczegółów i rozmycie staje się naprawdę duże i kłuje w oczy. Chociaż z drugiej strony wykorzystanie Balanced i tak będzie lepiej wyglądało niż po prostu ustawienie rozdzielczości 720p, więc może dla naprawdę budżetowych kart graficznych jest to też jakieś koło ratunkowe. Skupmy się także na samej wydajności. Tutaj nie we wszystkich grach testowałem wszystkie karty na tych samych rozdzielczościach. Oczywiście wynikało to z tego, że po prostu jest między innymi duża rozbieżność wydajności. Startując sobie z Godfall i rozdzielczością 4K na RTX-ie 3070 Ti widać naprawdę całkiem spore przyrosty. I zwłaszcza ten preset Ultra Quality, który naprawdę ma bardzo niewielką utratę jakości, no daje niezłego kopa do wydajności. I myślę, dodatkowe klatki przy tak minimalnej utracie na jakości to jest coś, co naprawdę powinno się zwrócić uwagę. No i dalej widzimy, że mniej więcej mamy takie w miarę liniowe skalowanie. W przypadku Radeona sytuacja wygląda zresztą również bardzo podobnie. Bez włączonego FSR mieliśmy średnio 45 klatek, natomiast z włączonym FSR na Ultra Quality 66. No to już całkiem przyjemna wartość. GTX-a 970 natomiast testowałem na ustawieniach średnich i tutaj z wyłączonym FSR mieliśmy do dyspozycji 45 klatek średnio, natomiast z włączonym FSR-em mamy do dyspozycji 61. No i przy kolejnych presetach ten przyrost nie jest aż tak duży, a utrata jakości wizualnej jest naprawdę ogromna. Z tego też powodu na rozdzielczości 1080p zalecałbym trzymać się presetu Ultra Quality. Terminator Resistance z kolei stwierdziłem, że nie ma specjalnie sensu robić testu wydajności na Radeonie czy RTX-ie, z tego względu, że no ta karta nawet w natywnym 4K i maksymalnych ustawieniach wyciąga no powyżej 190 klatek, no więc to już jest taka trochę sztuka dla sztuki. Inaczej jednak robi się w przypadku GTX 970, który na maksymalnych ustawieniach w 1080p wyciąga podręcznikowe 61 fps. Natomiast po włączeniu FSR na Ultra Quality zyskujemy dodatkowe 18 klatek i wartość plasuje się na poziomie 79. No jest to całkiem przyjemny wzrost wydajności i myślę, że gdybym chciał grać na tej karcie w Terminatora, na pewno włączyłbym FSR. Natomiast wszystkie karty zestawiłem w Rift Breakerze, który posiadał swój wbudowany benchmark i wszystkie testowałem na 4K.
W przypadku RTX 3070 Ti te przyrosty również są największe, tylko gdy włączymy Ultra Quality. Dalej wygląda to już mniej więcej liniowo. Radeon 6700 XT również całkiem niezły przyrost ma przy przełączeniu na Ultra Quality. GTX 970 z kolei no raczej nigdy nie był projektowany z myślą o graniu w 4K, ale pomyślałem, że w ramach ciekawostki go sprawdzę. No i tutaj preset Ultra Quality daje nam przyzwoity wzrost FPS-ów, ale szczerze mówiąc myślę, że przy rozdzielczości 4K i GTX 970 spokojnie można by wykorzystać preset Balanced i wyglądałoby to wszystko całkiem nieźle, no a mielibyśmy powyżej 60 klatek średnio. Podsumowując, FSR to nie jest jakieś magiczne, idealne rozwiązanie, bo oczywiście jest tutaj coś za coś, czy to koszt jakości wizualnej, ale jest też zysk w postaci wydajności. I myślę, że zwłaszcza tutaj ci gracze, którzy mają nieco starsze karty graficzne albo nieco starsze laptopy, będą najbardziej zainteresowani tą funkcją. Mimo wszystko uważam, że bardzo fajnie, że taka technologia została wprowadzona, bo po prostu mamy opcję, mamy możliwość i myślę za to też wielkie propsy dla AMD, że postanowili tą technologię zrobić otwartą i dostępną dla wszystkich, to naprawdę się chwali. Zresztą był to też jeden z czynników, dlaczego ja osobiście zdecydowałem się nagrać na temat tej technologii film, bo po prostu osobiście uważam, że jest fajnym rozwiązaniem, które może po prostu niektórym pomóc. Chciałbym tutaj też nawiązać do takiej otwartości standardów, tak? Myślę, że tutaj takim sztandarowym przykładem jest FreeSync kontra G-Sync, tak? Czyli podobne rozwiązania proponowane przez AMD i przez Nvidia, no i koniec końców zwykle te otwarte rozwiązania proponowane przez AMD zwykle znajdują jakieś takie powszechne uznanie na rynku i stają się niejako standardem. Teraz większość monitorów już FreeSync obsługuje i nawet karty Nvidia również obsługują FreeSync. Podobna sytuacja również miała miejsce z technologią TressFX i Nvidia HairWorks. Skończyło się to tak, że TressFX został po prostu włączony do ogólnodostępnych bibliotek i teraz jest używany, o HairWorksach mało kto słyszy. No i też za niedługo może okazać się, że podobna sytuacja spotka DLSS w momencie, gdy mamy odpowiednik taki otwarty, dostępny dla wszystkich. Oczywiście nie jestem teraz w stanie przewidzieć, czy tak będzie, bo jak mówiłem, troszeczkę te metody się różnią i wymagany jest inny hardware i być może jest bardzo duża różnica w jakości. Na takie testy jeszcze pewnie przyjdzie czas, ale myślę, jest to naprawdę bardzo interesujący pojedynek. I tak kończąc ten film, polecam Wam po prostu sprawdzić. Jeżeli ktoś z Was ma grę, która FSR obsługuje, no to po prostu polecam Wam sprawdzić, pobawić się na Waszych własnych komputerach i zobaczyć, czy to jest coś, co faktycznie Wam pomoże, czy jest coś, co kompletnie do gustu Wam nie przypadnie. Z racji tego, że jest to technologia otwarta i darmowa, myślę, naprawdę warto sobie sprawdzić w grze, jeżeli jakąś posiadacie. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.